Was w kolejnym vlogu. Właśnie jesteśmy w drodze i pokażemy Wam dzisiaj produkcję naszego kolejnego produktu Wowkoł. Zobaczcie, jaki Klaudia trzyma porządek w bagażniku. Jest to naprawdę okrutnie duży bagażnik, a nie mamy na nic nigdy miejsca. No, mamy zawsze pełny, bo wozimy zawsze masę rzeczy. No, niestety. Małe sportowe auta nie są dla nas. Tak, ale jesteśmy na miejscu. Już Wam pokażę. Tu jest cały zakład i zaraz będziemy Wam pokazywać wszystko od wewnątrz. Obecnie to, że nie ma tutaj okien, to dlatego, że jest piętro rozbudowywane. I tutaj Kuba inwestuje. Nie wiem, czy będzie Kuba, ale Wam zaraz wszystko opowiemy. Dojechaliśmy, słuchajcie, na miejsce. Czekamy właśnie na swoją kolej i będziemy wchodzić na całą produkcję. Już tutaj Maciek, z którym ogarniamy cały temat koszulek, nam powiedział, że będziemy mogli zobaczyć całą wykrojnię, całą stricte szwalnię, prasowalnię, także super. Zobaczymy serio, jak to wygląda od tej drugiej strony. Jak dokładnie ta produkcja przebiega, nie? Przez ile rąk musi przejść taka koszulka, żeby efekt końcowy mógł zostać, wiecie, jakby dodany na stronę, także no fajnie. Ja jeszcze nie widziałam w ogóle tych koszulek gotowych już. Ja widziałam oczywiście projekty wszystkie, całą, no projekty widziałam, projekty sama wymyślałam, więc wiecie, wiem, jak to wygląda online, ale nie widziałam jeszcze stricte koszulki w ręce, także no nie mogę się doczekać. I słuchajcie, właśnie jesteśmy już z Maćkiem i ruszamy na produkcję oglądać nasze koszulki. Pokażemy Wam dzisiaj na przykładzie koszulki w łaty czarnej, biało-czarnej. Mamy jeszcze oczywiście dwa inne rodzaje koszulek, ale dzisiaj akurat w tym momencie tworzą się koszulki białe z czarnymi łatami, czyli klasyczne krówki. I zobaczcie, jesteśmy tutaj już na szwalni. To jest jedna z rolek z naszym materiałem. O tej właśnie krówce Wam mówię. Biały wzór z czarnymi łatami. No i mamy Maćka i Maciek Wam powie kilka słów na temat tego, co tutaj dokładnie robimy. To jest krojownia, czyli miejsce, w którym cała magia się zaczyna. To tutaj trzymane są belki materiałów i to tutaj każda koszulka rozpoczyna swój żywot. I zobaczcie, tutaj mamy nasze szablony na naszą koszulkę stricte zrobione pod nas. Będą teraz obrysowywane, no i krojone. Właśnie na szwalnie i to tutaj właśnie panie krawcowe szyją, między innymi Klaudii koszulki. Jak widzicie, produkcja jest w 100% polska, nie korzystamy z żadnych gotowców, a każda koszulka tutaj właśnie w tej szwalni jest szyta. Słuchajcie, mamy już gotową koszulkę, czeka właśnie tylko i wyłącznie już na dogrzewanie metki w tym miejscu. Pokażę Wam, jak to wygląda, jak to się robi. No i mamy gotową koszulkę. Taki gotowy wyrób trafi jeszcze na kontrolę jakości, gdzie nasi pracownicy sprawdzą, czy faktycznie ta koszulka
może trafić do docelowego klienta. I poprosiłam jeszcze Maćka, żeby wam opowiedział troszkę o samym materiale, o całym, no po prostu jakby wiecie, z czego to jest zrobione, także posłuchajcie teraz Maćka. Zdecydowaliśmy się na 92% bawełny i 8% elastanu. Zapytacie dlaczego? Ano dlatego, żeby ta koszulka wytrzymała jak najdłużej. Dzięki temu, że mamy ten elastan, ona jest elastyczna, zachowuje kształt po praniu, dobrze dopasowuje się do ciała. Oczywiście 100% polska produkcja, z polskich dziewiarni, także jakość no na pewno będzie najlepsza. I słuchajcie, weszliśmy sobie właśnie już do samochodu. Wszystko, co w sumie chciałam wam pokazać, udało się pokazać, także bardzo się z tego cieszę. Kacper, chcesz coś dopowiedzieć o tym, co było we vlogu? No, chcę wam dopowiedzieć, że produkcja na pewno tego typu ubrań, czy to ze strony naszej, czy ze strony Kuby, który jest właścicielem tego wszystkiego, to nie jest rzecz tania. To nie jest produkcja w Chinach, w Tajwanie czy w Indiach, gdzie jakość jest, no pozostawia wiele do życzenia, tylko jest to zrobione naprawdę w dobrej jakości. Sami widzieliście i widziałyście, w jakich warunkach panie krawcowe pracują, że nie była to no jakaś podrzędna szwalnia, tylko jest to naprawdę super szwalnia ze świetną jakością, na co my w Wowkał głównie stawiamy, bo dla nas jest to najważniejsze, abyście wy, kupując produkty nasze, miały gwarancję tego, że ta jakość i wszystko jest top of the top. I co do ceny, to możecie sobie porównać, jak wyglądają ceny produktów naprawdę jakości genialnej, które mają oczywiście bardzo długą tradycję, jeśli chodzi o markę. No, u nas jeszcze tego nie ma. Natomiast no, sądzę, że produkty nasze nie są na tyle drogie, jakie przy tej jakości mogłyby być. Sami możecie wiedzieć, jakiego typu to jest jakość. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? No, nie jest to zwykła sieciówka, tak? I to na pewno osoby, które mają teraz naszą koszulkę w dłoni, mogą powiedzieć, przyznać, mogą to teraz napisać w komentarzu, że nie jest to byle co, na co zależy mi i Klaudii, bo wiecie, jakby my wychodzimy z tego założenia, że jeśli zrobilibyśmy coś, co byłoby słabe, to wiemy, że się to odbije na wizerunku Klaudii i akurat my to rozumiemy, także robimy rzeczy najlepsze i najlepiej jak się tylko da. I ja chciałam wam jeszcze dopowiedzieć od siebie, że wszyscy znamy różnego rodzaju koszulki właśnie z zwykłych sieciówek. Nie będziemy podawać tutaj, wiecie, stricte nazw, ale wiemy, o jakie koszulki chodzi, gdzie kupuje się koszulkę za 29 zł w sieciówce. To zwykle szew tej koszulki, materiał tej koszulki jest podziurkowany i przekręcony w drugą stronę po jednym praniu. O, i ktoś nam wyjechał. Tutaj tak zdecydowanie nie jest. My te koszulki testowaliśmy już zdecydowanie wcześniej, więc materiał był prany, materiał był chodzony i jesteśmy pewni tego, że jest to serio genialny produkt i warty tej ceny. Tak jak Kacper powiedział, spokojnie, cena tego produktu mogłaby być wyższa i pewnie w innych markach za taką jakość płaci się więcej. W innych markach płaci się dwa razy więcej za o wiele gorszą jakość. Oczywiście, to też się zdarza, ale okej, mówimy już o tej dobrej jakości. Także no musicie sami się przekonać, są trzy rodzaje koszulek, więc dla każdego moim zdaniem znajdzie się model, który będzie pasował, bo dla osób, którym się podobają łaty, są łaty. Jak nie chcecie standardowych, tradycyjnych czarnych łat, to są różowe łaty. No i oczywiście macie też koszulkę zwykłą, tradycyjną, białą, z dekoltem w serek. Ja bardzo lubię dekolt w serek, więc chciałam, żeby też taki dekolt znalazł się w naszej kolekcji. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście macie wszystko dostępne na stronie wowkał.pl. I jesteśmy już w drodze powrotnej do domu, wracamy z Bielska. Chyba wspominałam wcześniej, ale wspomnę też teraz. Cała szwalnia i nasza produkcja odbywa się właśnie w Bielsko-Białej. Bielsko-Białej czy Bielsku-Białej? Bielsku. Bielsku-Białej? Bielsku-Białej. W Bielsku-Białej. Także wracamy i polecam albo zachęcam do śledzenia naszych kolejnych vlogów, ponieważ będę chciała wam pokazać w kolejnych vlogach to, jak dokładnie wygląda u nas pakowanie paczek, w co pakujemy, co w paczce się znajduje, bo jak wiecie, do tego tak samo przykładamy serio wagę. Jak ktoś kupował case, jak ktoś ma nasze case'y, to wie, że paczka była serio dopracowana w każdym szczególe i tutaj również chcemy się postarać i w sumie staramy się, żeby to było najlepiej przez was odebrane. Nagrywamy tego vloga chwilę przed, dlatego też jakieś małe nieścisłości są z językiem, gdzie wiemy, że musimy wam pokazać, powiedzieć, że już teraz to robimy, tak, że już produkt jest, tak naprawdę my produktu jeszcze nie mamy, on się produkuje i stąd jakieś takie małe zawirowania słowne. Tak, dokładnie, dokładnie, no ale po prostu polecam. Chcą śledzić kolejne vlogi, żeby dowiedzieć się więcej, no i posłuchać więcej na ten temat. My wracamy, spadamy i z wami się żegnamy. Pa, pa!
Pa, hej.